Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie. Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 14 grudnia 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.45, a zajdzie o 15.32. Imieniny Izydora, Noemi i Alfreda. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień zimnego prysznica. Motto na dziś? Czasem dopiero przez lepsze można zrozumieć i ocenić, jak dobrym było gorsze. Władysław Grzeszczyk. 217 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dziś będzie o ciszy, ale nie o takiej rozumianej jako cisza sama z siebie, gdzie nie docierają do ciebie żadne dźwięki, tylko o takiej ciszy, którą należy stosować w pewnych procesach życiowych. Posłuchaj bardzo uważnie. My jako ludzie często mamy marzenia, mamy jakieś cele, plany. One w naszych głowach powstają nieraz bardzo długo, przez całe dekady, miesiące, tygodnie, u niektórych lata. Powstają i przychodzi taki dzień, kiedy my ruszamy w ten proces. Chcemy, pragniemy zdobyć, osiągnąć, mieć, zmienić się. Chcemy wdrożyć tę naszą myśl w życie. I często bardzo się jaramy tym, że podjęliśmy taką decyzję, że w ten proces ruszyliśmy. I wielu ludzi, jeżeli im o tym opowiemy, sprzedaje nam przysłowiowego gonga. I już nie jest tak fajnie, bo pojawiają się obawy, czy na pewno mamy rację, czy dobrze zrobiliśmy, czy ten cały proces, na który czekaliśmy bardzo wiele, wiele dni, miesięcy, a nawet lat, ma sens. Czy to dla nas jest to spełnienie, które sobie wyprojektowaliśmy w głowach? Czy ten ktoś, kto rzucił nam hasło, jakieś krzywe, nie miał przypadkiem racji? Jest takie starochińskie przysłowie, które chciałbym, żebyś wzięła albo wziął na całe życie i stosował albo stosowała na początku każdego procesu, na początku każdej drogi, kiedy to ruszasz w proces, aby zdobyć, osiągnąć, otrzymać. Nie ma żadnego znaczenia, czego ten proces będzie dotyczył, czy budowy twojej firmy, czy twojej sylwetki, czy nauki języków, czy czegokolwiek innego. To motto brzmi: wielkie pomysły i pieniądze lubią ciszę. A teraz pozwól, że ci wyjaśnię. Na twojej drodze, podczas tego procesu, kiedy zakomunikujesz współplemieńcom, że jesteś w tymże, czyli że chcesz otworzyć firmę, zmienić swoją sylwetkę, nauczyć się angielskiego, zrobić pierdylion innych rzeczy, które są twoimi marzeniami, pojawi się kilku takich, którzy powiedzą ci, że nie ma to sensu, żebyś odpuściła, żebyś odpuścił. I nie ma to nic wspólnego z tak zwanymi fałszywymi doradcami, bo często pojawiają się tacy ludzie, którzy po prostu mają taki wewnętrzny imperatyw, żeby kogoś sfakać, żeby komuś powiedzieć, że im nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Są tacy ludzie. Robią to z zazdrości albo z jakiegoś, ja nie wiem, konkurencji albo z jakichś jeszcze innych powodów, których ja do końca nie jestem w stanie zrozumieć. Więc jeśli jesteś na początku swojego procesu, jeśli na przykład podjęłaś zobowiązanie albo podjąłeś zobowiązanie, że w wieku, nie wiem, strzelam, 45 albo 50 lat nauczysz się biegle angielskiego, to nie komunikuj tego dookoła wszystkim. Nie gadaj dookoła, że ty uczysz się angielskiego. Cisza. Pieniądze i super pomysły uwielbiają ciszę. Więc umówmy się, że to będą twoje i pieniądze, bo prawdopodobnie będziesz mógł albo mogła za jakiś czas monetyzować tę umiejętność, i twój fenomenalny, fantastyczny pomysł na samą siebie, samego siebie. Ucz się. Konsultuj to z ludźmi z forów, ze szkół językowych, ale nie opowiadaj dookoła, że jesteś w takim procesie, że podjęłaś albo podjęłaś decyzję władania językiem angielskim. Bo idę o zakład, że przydarzy się 5-10, którzy ci opowie jakieś historie, rodem z Himmelsbacha, który kiedyś miał się nauczyć angielskiego, ale się go nie nauczył, bo nie wiedział, czy coś z roli wyjdzie i zostałby jak chy z tym angielskim. Nie chwal się. Rób swoje. Generalnie rób swoje w ciszy. Pracuj, edukuj się, ucz się i ciśnij do przodu. Gwarantuję ci, że to działa zawsze. Mam jedną coach i pani ma 55 lat. Mogę o niej powiedzieć, nie powiem, jak się nazywa na imię, bo jakby nie mam do tego legitymacji, ale opowiem historię. Pani kilka lat temu, i to jest kolejna już z moich coachi, która podjęła decyzję nauki języka, ale pod język możesz podłożyć wszystko, co ci się żywnie podoba. Firmy, książki, pieniądze, praca, nowe miłości, podróże dookoła świata, co tylko chcesz.
Nowa pani podjęła decyzję, że nauczy się angielskiego w stopniu naprawdę certyfikowanym najwyższymi certyfikatami, jakie można uzyskać. Znaczy, oczywiście nie mówię o przysięgłych certyfikatach, ale o tym, żeby można było komunikować się biegle w języku angielskim, jeździć i jakby mieć certyfikaty do tego, które były jej potrzebne do pracy. Może to tak ładniej zabrzmi. I opowiedziała o tym swoim psiapsiułom wszystkim, a to była wtedy pani w wieku 55 lat i wszystkie się pukały w czoło. Mówili tam, słuchaj, miejsce na Rakowickim ty szukaj lepiej. Rakowicki, jakby ktoś nie wiedział, cmentarz w Krakowie, albo na Salwatorze. 55 lat, po co ci angielski? Pani przydusiła przez całą pandemię i po pandemii. Teraz włada angielskim naprawdę biegle. Naprawdę super mówi po angielsku. Ale co napsuły jej krwi psiapsiuły, które się pukały w czoło, że zobacz, uczy się angielskiego zamiast tutaj oglądać Na dobre i na złe, czy tam inne serialiszcze. To ona kuje słówka albo jakieś inne figury retoryczne z angielskiego. I wiecie, co się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że przyszedł szef w tej korpo, w tej firmie, w której ta pani pracowała. I okazało się, że daną firmę kupili Anglicy, nomen omen. I priorytetem jakby bycia w tej firmie, uczestniczenia w dziale, w którym pracowała owa pani, była biegła znajomość angielskiego. No może nie biegła, ale na poziomie komunikatywnym. Co za tym idzie, 11 psiapsiółek z działu, które grały jej na nosie przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, zostały na lodzie, no bo one po angielsku, tak jak wiesz już z innych podcastów, lesson, subject i fuck you. A wspomniana pani odpowiedziała biegłą angielszczyzną swojemu szefowi, że zostaje i że zna angielski na poziomie komunikatywnym. No i wydarzyły się w jej życiu naprawdę spore zmiany, bo zauważono, że ona, ten angielski to nie jest taki średnioszkolny, że to jest naprawdę zawodowy, dobry angielski. Awanse, pieniądze i tym podobne rzeczy. I kobieta popracowała tak chyba półtora roku w tej korpo i zdała sobie sprawę, że kurde, co ja tu robię? I otworzyła swoją firmę w wieku 60 lat. I teraz świadczy usługi dla firmy swojej przeszłej, komunikując się po angielsku, pisząc jakieś tam sprawozdania. Nie wiem dokładnie, co robi. Ale generalnie przez wiele, wiele tygodni, kiedy przypomina sobie swój proces nauki języka angielskiego, jak rozgłosiła w całym biurze, że ona się będzie uczyła, przypomina sobie, ile dostała gongów od koleżanek, od psiapsiółek. I to dotyczy tak naprawdę, jak popatrzysz z perspektywy, czy swojej, czy swoich znajomych, wielu tego typu procesów. Bo jest takie przekonanie, że my jako ludzie jesteśmy bardzo leniwi, że dopiero zaczynamy zmiany, kiedy nas coś dojedzie, kiedy nas coś uwiera. Albo chcemy zrealizować wielkie swoje marzenie, do którego przez wiele miesięcy, tygodni, lat nie starczało zapału, motywacji, czegośkolwiek. Jak zaczynamy iść w ten proces, to nas to tak kręci, że chcemy się pochwalić wszystkim. Ale powtarzam po raz wtóry. Wielkie sukcesy i wielkie pieniądze i fajne pomysły lubią ciszę. Komunikuj o swoich sukcesach w momencie, kiedy będziesz przynajmniej w połowie drogi. Kiedy nadejdzie czas, że możesz zakomunikować, że ty otwierasz firmę i masz wszystko gotowe, idziesz w ten proces, że znasz angielski, możesz się z kimś komunikować, że zrobiłeś to, to czy tamto. Jeżeli dotyczy to fajnego pomysłu, to ten pomysł ochroń i zastrzeż. Bo zawsze w twojej perspektywie, wśród twoich współplemieńców będzie ktoś, kto tylko czyha na twój pomysł, na twoją wyjebkę po drodze. Wielu też czeka na to, żeby ci ten pomysł zabrać i zrealizować samemu. Sam niejednokrotnie byłem tego żywym przykładem, chociaż od ponad 17 lat nie daje się wkręcać w takie rzeczy. Więc jeżeli masz jakieś marzenie, jakąś ideę, idziesz w ten proces, czy to angielski, czy to zdjęcia, czy to podróże, czy to nowy dom, samochód i tak dalej, pamiętaj, cisza i skupienie. Praca nad tym, żeby to twoje marzenie było jak najbardziej realne, żeby dojść tam jak najszybciej. Ucz się, edukuj, rozmawiaj z fachowcami w tejże dziedzinie. Nie zdradzaj do końca, jeżeli to są jakieś innowacyjne pomysły, co ty chcesz zrobić. Ale rób to w ciszy, albo no, w prawie ciszy. Nie dyskutuj o tym z ludźmi, którzy mogą w jakikolwiek sposób sprzedać ci gonga, zasiać jakiekolwiek ziarno niepewności. Fałszywi doradcy to jedno, ale czysta ludzka zawiść to drugie. Ja często rozmawiam ze swoimi kursantami po kursach NLP i oni myślą, że jak skończą neurolingwistyczne programowanie, to potrafią manipulować, wywierać wpływ i są niezatapialni.
I wielu z nich dostało właśnie gonga, że się poczuli zbyt pewni siebie. Oczywiście pewność siebie to jest bardzo dobry atut w tym, żeby osiągać coś szybciej, ale pewność siebie nie jest szczepionką na innych ludzi. Pewność siebie nie ochroni cię przed zawiścią, przed ukradzeniem pomysłu, przed śmiesznością, że ktoś ci tam będzie opowiadał jakieś pierdoły. Więc cisza i skupienie będą twoimi największymi pomocnikami w drodze do sukcesu. Rób to bardzo często. Ja z ciszą nie mam nic wspólnego, bo żyję z gadania do mikrofonu, albo rozmawiania z ludźmi, albo grania muzyki, albo prowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów, albo gadania do studentów. Więc moje życie z ciszą nie ma nic wspólnego na kanwie zawodowej. Ale jeżeli coś projektuję, jeżeli coś wymyślam, jeżeli do czegoś dążę, to staram się o tym nie opowiadać zbytnio dookoła. Robię to wtedy, kiedy wiem, że dany pomysł ma szansę na to, żeby się zmaterializować, kiedy już jestem w połowie albo dużo za połową procesu i wiem, że to tylko kwestia chwili, żebym to zrobił. Wtedy szukam współpracowników, pomocników i wszystkich tych, którzy są do danego projektu, do danego pomysłu przewidziani, wymyśleni, zaproszeni. Tak się dzieje często. Jednak wiele lat temu popełniałem te same błędy, o których ci dzisiaj mówię, bo wymyślałem jakiś pomysł i zaraz chciałem się podzielić ze swoimi kolegami. Jakie było moje wielkie zdziwienie, kiedy kilka pomysłów mi skradziono, a już ile się osłuchałem, że jestem głupi i w ogóle się do niczego nie nadaje, to już bajka. Więc przypomniały mi się słowa Andrzeja Batki, który właśnie dał mi owe motto. Sukcesy rodzą się w ciszy. Wszystkie twoje dobre pomysły, wszystkie twoje marzenia, cele, plany kochają ciszę, tak samo jak pieniądze. Więc weź te słowa na zawsze i stosuj. I zawsze zdaj sobie sprawę, że nawet jak już będziesz za połową procesu, pojawi się ktoś, komu będzie nie w smak, że jeździsz po świecie, masz takie marzenie, że uczysz się angielskiego, że zmieniłaś swój wygląd, zmieniłaś partnera, zmieniłeś partnerkę albo odwrotnie, wybudowałeś nowy dom czy cokolwiek innego. Zaczęłeś albo zaczęłaś materializować coś, co było twoim wielkim marzeniem. Zawsze będziesz oceniony, oceniona. Przez jednych z perspektywy ich zawiści, przez drugich z perspektywy, że po prostu ci zazdroszczą. Albo z jakiejkolwiek innej, ludzkiej. Cisza. Cisza to jest twoje panaceum na wszystko to, co możesz w życiu osiągnąć. Jeżeli będziesz stosowała albo stosował ciszę wobec wszystkich tych, którzy mogą cię w jakikolwiek sposób sfakać, zasiać ziarno niepewności lub cokolwiek innego, to jesteś wygrana albo wygrany. Konsultuj to wszystko z tymi, którzy wiedzą, jak to zrobić. Czytaj fora, tak jak powiedziałem w przedostatnim codzienniku motywacyjnym. Edukuj się i dąż do przodu. Stosuj te skille, które pozwolą ci przez ten proces przejść gładko. Takich skilli znajdziesz dużo w książkach, w poradnikach, w internecie, na kursach, na YouTubie. One są po to, żeby ci pomóc. A jak skorzystasz i zastosujesz tę wiedzę w życiu, to jesteś niezatapialna. Ale cały czas, projektując, marząc, pisząc, kreując, pamiętaj, cisza, pieniądze, wielkie pomysły i sukces uwielbia ciszę. Kawowiczom z buycoffee.tu/mediteusz dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co, jesteście cudowni, jaram się niesamowicie. Są dostępne w sklepie wiedzamediteusz.pl komplety audiobooków i e-booków, bo prosiliście, żebyśmy je dodali. Łukasz je dodał. Wystarczy wejść na sklep, kliknąć i tam są że dwie samokontrole. Samokontrola i sport, sport i samokontrola. E-book, książka, papier, e-book i tak dalej. Wszystkie warianty, jakie tylko można wymyśleć, znajdziesz na wiedzamediteusz.pl. Przypominam, że czekamy na wasze materiały wideo, które zostaną wyemitowane podczas naszej wigilii transmitowanej na żywo 21 grudnia roku 2023. Będzie Olga, będzie Jarek Guc, będą Ratyńscy, będzie Łukasz Gotowicz, będzie Agnieszka Pilarczyk, będzie moja skromna osoba, będzie naprawdę się działo. Będziemy rozmawiali o rozwoju, będziemy z wami na żywo. I chcielibyśmy, żebyście przysłali nam wideo kręcone w poziomie na adres wideo@centrumsterowaniawszechświatem.org za pomocą jakiegoś WeTransfer czy Transfer Now. Chodzi o wideo nakręcone telefonem, w którym mówicie o swojej zmianie. Te wszystkie materiały wideo, które zostaną wyemitowane podczas tejże wigilii, zostaną nagrodzone książkami ode mnie, od Guca, od Ratyńskich.
I myślę, że to warto opowiedzieć o swojej zmianie innym współplemieńcom, którzy są na samym początku tej zmiany, którzy nie mają jeszcze przekonania, czy warto. A jeżeli opowiecie sami sobie wzajemnie o tym, czego doświadczacie, jak zmieniliście i gdzie byliście jeszcze rok czy dwa temu, to będzie to naprawdę niesamowite dla innych słuchaczy i słuchawek. Wideo@centrumsterowaniawszechświatem.org. Czekam na wasze materiały wideo kręcone telefonem w poziomie, to ważne, nie w pionie, tylko w poziomie. My je wyemitujemy podczas tejże Wigilii. Dzisiaj o godzinie 18. Wielki live z Centrum Sterowania Wszechświatem, a gościem będzie Jolga, czyli Olga, którą znacie z algorytmów sukcesu. Joginka. Będziemy rozmawiali o jodze, o sukcesie, o dobrostanach i o tym, czy w ogóle warto zacząć praktykować jogę, jak ona wpływa na nas jako ludzi i z czym to się je i w ogóle jak zacząć. I będzie ciekawie, bo będzie Nadratyńska, będę ja, będzie Krzysio, będzie Jolga, Olga. Jolga to jakby pseudonim, który został ukuty podczas algorytmów sukcesu. Także tyle. Trzymaj się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.